Elbląga. Jest uczennicą klasy aktualnej w Szkole Muzycznej w Elblągu. Jej nauczycielką jest obecna także dzisiaj wśród nas pani profesor Krystyna Jurecka, profesor Akademii Muzycznej Gdańska. Maja jest laureatką pierwszej nagrody na konkursie na Słowacji. Dwie drugie nagrody zdobyła na ogólnopolskim konkursie w Elblągu w latach 2011-2013. Była także finalistką przez uchwalę Centrum Edukacji Artystycznej w Ubiegu. W wykonaniu Maji Andrzejewskiej słuchać będziemy pierwszej części trzeciego koncertu Kiedu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mozart to jeden z najwybitniejszych, największych twórców w dziejach ludzkości. To był geniusz muzyczny, żyjący w latach 1756-1791, a więc stosunkowo bardzo krótko. Ale właśnie w roku 1775 miał wówczas 19 lat, gdy stworzył ten koncert. Pierwszą część tego koncertu wspólnie z panią Krystyną Stojen zaprezentuje Maja Andrzejewska z Elbląga.